rozważaniu. Duchu Święty, Duchu miłości, Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata. Wprowadź do Twych ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie. Aby poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi spocząć u Twoich stóp. Słuchaj z namaszczeniem Twojego szeptu, napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego Męstwem, aby odważnie niósł całemu światu. Oddaję Panu Bogu, Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, Mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego, a wszystko, Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. Usiądźmy na nasze rozważanie. Mała chwila dla mnie oddechu. Już ponad 2 godziny trwamy na wspólnej modlitwie. Przypominam, mamy suche dni modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. I polecamy Panu Bogu, może gdzieś na świecie jest jakiś kapłan święcony, aby go Bóg uraczył łaskami i nasze modlitwy sprawiły, żeby jak najwięcej od Boga otrzymał. Te suche dni obejmują dni. Środa, zawsze piątki, soboty. W pierwszym dniu są 2 czytania, w suche dni drugim się jedno, a jutro przed właściwą częścią przed oracjami będzie 6 czytań. Będziemy tu wspólnie, moi drodzy, modlili się. Więc przez te dni o chlebie i wodzie. Cieszę się, że pierwsi goście przybywają już na naszą Wigilię. Też cieszę, że nasze Panie ukochane z Bielska są na modlitwie. To jest taka wielka moja, moi drodzy, radość. Pustelnia prawie że ubrana. Dziś nie zrobiliśmy nic poza sprawy kuchenne, bo to dużo pracy. Ogromne zakupy zrobiłem. Siostra nie chciała ze mną, ale w końcu, moi drodzy, pojechała, więc była w swoim żywiole. Bo dla mnie kupić wodę czy marchewki, na przykład ja zawsze bierze, biorę 5. Mamy 3 worki cebuli, co robisz? A kiedy jak cebuli, to nie ma, więc kupiłem znowu 6. No bo to takich rzeczy się bierze na 10 kilogramów przy jednym zakupie. To nie jest żadna dzieci rozrzutność. Kilkadziesiąt osób codziennie je. To nie jest... Rodzina 3-osobowa, kupisz 0,5 kilograma i ci wystarczy na tydzień. I dziś mamy naszą kąpaliśmy. Te dnia mamy kąpała. Zbuntowana. Jak ty miłości nie masz, że mnie chcesz kąpać? Ale później z radością wołała. Jeszcze w życiu w takiej wodzie ciepłej nie była i tak ciepło w domu nie było. Jest ta radość nasza wielka, żebyście byli świadomi. Moja mama ma pełną, totalną świadomość wszystkiego. W ukryciu wczoraj rano, w ukryciu, dałem jej źle ostanowa. Mówię, 100 zł, masz tu od syna na święta. Tylko Teria przyszła, zaraz ją woła, ten ruch paluszka, my na teraz znamy o co chodzi. Ty wiesz co, mamy 100 na święta. Więc to jest radość mojej mamy. Moi drodzy, idziemy z Katarzyną Emeryś, świętą rodziną. Jesteśmy w
przy narodzeniu Pana. Co dowiedzieliśmy się, co się nam przyda do życiorysu świętej rodziny? Po naszych inicjacjach adwentowych, że jak się Matka Boża urodziła, Matka Boża, Archanioł Gabriel poszedł do otchłani i zwiastował te rzeczy. Co się ma wydarzyć? Kiedy urodził się Pan Jezus, Michał Gabriel poszedł po raz wtóry do otchłani. Wiemy dużo o świętym Józefie, że pochodził z Betlejem, że mieszkano w domu po królewskim, czyli sięgając korzeni Jessego. Kiedy to się wypełniło, Bogu już kontynuacja historii była potrzebna, więc upadł i ten dom sprzedano za się Józefa. Józef miał 6 braci. Był całkowicie inny niż bracia, uduchowiony, lubiał się modlić, więc go tłuczono. W pewnym momencie musiał dom opuścić. Kiedy poślubił Matkę Bożą, miał około 45 lat. Przeżył swoje doświadczenia, jeśli idzie o niezrozumienie poczęcia, później ucieczki do Egiptu. Tu miał spotkania z aniołem. O Matce Bożej wiemy, że moi drodzy, mama jej, Anna, Joachim, tata, oni złożyli ślub, że jakby mieli dziecko, to pierwsze oddadzą Bogu do świątyni. Lata mijały i to już w starości swej Anna i Joachim poczęli Marysię i oddali ją w 3 roku na służbę do świątyni. Tam się nią opiekowała między innymi prorokini Anna, córka Fanuela. Około przed 15 rokiem życia arcykapłan ogłosił ożenek dla dziewcząt, które były w świątyni. Nie chciano przyjąć ofiarę Anny i Joachima, by dać Matkę Bożą na służbę do świątyni. Musiała być ingerencja z nieba, żeby kapłani się zgodzili na to. Później, mając świadomość wyjątkowej osoby, rozciągnęli spis kawalerów z pokolenia Dawida. Przybyło ich kilkuset, którzy chcieli poślubić. Wśród nich Józef był jednym z najstarszych, w rogu stał. Arcykapłan, widząc kandydatów, rozpisał zwyczajowo, by przynieśli gałązkę. Święty Józef przyniósł magnolię, dano do przybytku. Czy ja zakwitnie tego będzie? Wszyscy. Matka Boża była wyjątkowej piękności. Dowiadujemy się z podróży do Betlejem, że jedna z pań, gospodarz przyjął rodzinę, a ona zazdrość piękna, ukrywała się. To później ją uzdrawiał na starość Pan Jezus. To była jej kara za grzech próżności, że zazdrościła piękna Matki Bożej i nie chciała jej usługiwać. Józef czuł się niegodny, znamy dramat Matki Bożej. Powiedziała to arcykapłanowi. On mówi, ja wykonuję prawo, twoją sprawę polecam Bogu, niech on to rozstrzygnie. Kiedy również powiedziała Józefowi o tym zdarzeniu, on się przyznał, że też złożył ślub czystości, więc wszystko poszło bez problemów. Znamy detalami podróż, moi drodzy, troszkę jest inna u Marii Waltorty, inna u Katarzyny Emeryś do Nazaret. Wedle Katarzyny Emeryś Pan Bóg wysłał im zwierzę, które miało ich prowadzić bezpiecznie po tych drogach, bo w tym czasie na głównych drogach był nieprawdopodobny ruch. Bo to wszystko leciało na spis, każdy do swoich miejsc urodzenia. Józef nie miał ziemi, nigdzie nie posiadał, więc musiał się udać do Betlejem. Otrzymana oślica mroczna, jeszcze nie rodziła, była tak rozweselona, że ona ich prowadziła, biegała po całej okolicy, więc jak była droga, to doszli prosto. Kiedy było skrzyżowanie, zdążyła przylecieć i pokazywała dalej, powiedziała, gdzie mają iść.
w Betlejem, to ona wybrała grotę, gdzie stała przy niej, bo Józef biedny gonił, szukał miejsca, matce Bożej nam opowiadał, nie tu mam przyjaciół, ludzi życzliwych. W ciągu jednego dnia kilka razy latał tam powrotem z groty i przychodził płacząc, że jest bezradny. Pięknie przygotował, moi drodzy, żłóbek, stajenka, znał to z dzieciństwa, bo tam przylatywał się modlić. Tam przychodziło też kilka pobożnych niewiast na modlitwy do tej groty. Z opowiedzeń Katarzyny Emery wiemy, że święta Paula po śmierci będą założyła zakon żeński i tam osiadła w Betlejem. Na stronie żłóbka zbudowała kaplicę i tam się, moi drodzy, modlono. Teraz jestem, moi drodzy, z wami w żłóbku betlejemskim. Józef, Matka Boża urodziła Panesa, modląc się, klęcząc. Katarzyna Emery opisuje, jakby była uniesiona nad ziemią. Kiedy narodził się Zbawiciel, opisuje scenę, że widzi całe morze. Widzi całe morze aniołów wokół Matki Bożej, nad nią, wokół niej wszystkie anioły uklękły i twarzą do ziemi oddają hołd Zbawicielowi. Później po godzinie gdzieś Józef jakby się ocknął razem z Matką Bożą, teraz uwielbia Pana Jezusa. Śpiewają hymny, razem płacząc stanęli oboje obok dziecięcia. W nocy, w chwili narodzenia wytrysło w innej na prawo po grocie piękne źródło, obficie wypływające, któremu Józef nazajutrz wykopał odpływ i studnię. Nawet nie wiosła przyszła z pomocą, bo potoczek był troszkę niżej. Tyle więc z tych paru konferencji i takich ogólnych rzeczy pokazuje, abyśmy mieli już zakodowane w naszym umyśle, o czym dzieci nie mówią wszystkim Ewangelię, ale to się wydarzyło. Pan Bóg dał łaskę prywatnych objawień. To nie jest kwestia XX wieku, przypominam. Każdy okres cywilizacyjny miał takich gońców nieba, którzy to wyjaśniali. No bo skąd nasi malarze w VII wieku czy VI wiedzieli o tych wytarach? Wiedzieli też z prywatnych objawień. W tamtych czasach było całkowicie, ludzie żyli tym, jak mamy czasy świętej Teresy z Awila, XVI wieku. Ile było prywatnych objawień. Ludzie tym żyli, szanowali. Kapłani prowadzili te dusze. Dziś nadszedł czas. Skoro Boga Kościół odrzucił, to ty jak myślicie, przyjmie prywatne objawienia garstka? Otrzymuje tę łaskę, a mógłby Kościół tak w obfitości korzystać z tego. Gdyby klerycy tylko z egzegezy przeszli przez Marię Waltortę, Marię z Agredy, i Katarzynę Emery, dzieci mielibyście świętych kapłanów. Oni wszyscy przeszli przez szkołę protestancką, w związku z tym wszystko, co święte, co nadprzyrodzone, zostało perfekcyjnie wybite. I okazuje się, że to, co im przekazują, no tutaj mają puste ręce. Będę do skutku wam przypominał, na to miejsce wprowadzili modlitwę, znaczy tak zwaną homilię, tak zwane kazanie. Ono mówi, definicja filozofii góralskiej, po prostu mów chłopie, co ci na język spadnie. Zawsze zgadane, bo homilia to jest dźwięk. Jest głos jednego aktora, więc mów chłopie, co ci na ślinę przyjdzie, na język spadnie. Idziemy dalej przez paręnaście minut. Tu chcę pozdrawiać internautów. Mówi pan Józiu wczoraj, kazanie nie było długie, czyli kazania było was 327 włączonych komputerów, więc radość moja, moi drodzy, jest wielka. Wprawdzie wśród tych widzeń, których przedmiotem było to zdarzenie samo, a nie uroczystość kościelna,
Nie widziałam takiej promiennej radości przy ludzie, jak widzę innym razem w czasie Bożego Narodzenia, kiedy to radość ma wewnętrzne znaczenie. Lecz mimo to widziałam wesele nadzwyczajne i na wielu miejscach, aż do najdalszych stron świata. Bo, moi drodzy, wiemy też z Marii Waltorty, że Bóg posłał anioły do wielu miejsc na świecie, by zameldować, moi drodzy, o przyjściu Mesjasza. Dlatego jutro przyjdą ci ludzie, którzy o tych zdarzeniach słyszeli. Mamy tu swój góralski Krakowiek, więc na pewno górale słyszeli, bo to niemożebne, żeby Pan Bóg tu aniołanie przysłał i naszym chłopom nie powiedział, że się Pan Jezus narodził. To Państwo znają opowiedzenie góralskie, że górale byli jedni z pierwszych, którzy udali się do Betlejem. Widziałam o północy coś nadzwyczajnego, co mnóstwo dobrych ludzi radosną tęsknotą, a złych zaś trwogą napełniło. Przypominam staropolski język, on jest nie stary, to jest, gdzie potem zawsze orzeczenie było na końcu. Ze mną mieli problemy, bo nasza mowa była mową kościelną. Choć wszystko zniszczyli moi dziadowie, mówili przymiotnik po rzeczowniku i czasownik był na końcu zdania. Dlatego mi ta mowa jest tak płynna. Oczywiście już troszkę jest bliska sercu. Choć już się skupi, bo czytam, co będzie, jak, o co chodzi, albo orzeczenie, bo czytam tu co mnóstwo dobrych ludzi radosną tęsknotą, a złych i trwogą zaś napełniła. Widziałam też liczne zwierzęta radośnie wzruszone, liczne źle wytyskujące i wezbrane, i w wielu miejscowościach kwiaty wyrastające, i zioła, i drzewa, jakby ożywienie czerpiące i zapach wydające. Tego nie wiedział, czyli cała przyroda przemówiła w różnych punktach świata. W Betlejem było ponuro, bo tu nie dopowiedziałem, bo moi drodzy, Józef nigdzie miejsca nie znalazł. Na hasło, że Matka Boża jest brzemienna i ma rodzić, nigdzie miejsca nie było. Katarzyna Emery z tytułami opisuje podróż do Betlejem, co się ten święty Józef ucierpiał, różnie ich traktowano. Mało kto by ich gościnnie przyjmował. Betlejem było ponuro, a na niebie świeciło posępne, czerwone światło. Zawsze najciemniej jest pod latarnią. Zaś w dolinie pasterzy, naokoło żłóbka i w dolinie groty ssania zalegała orzeźwiająca, lśniąca mgła wilgotna. Widziałam trzody trzech pasterzy przewodników przy pagórku, pod szopami i przy dalszej wieży pasterskiej, częściowo jeszcze pod gołym niebem. Widziałam trzech pasterzy przewodników wzruszonych nocą cudowną. Przed swą chatą stojących, oglądających się na wszystkie strony i wspaniały blask nad żłóbkiem spostrzegających, czyli nad tą stajenką. Moi drodzy, Bóg daje takie łaski poznania. W 1939 roku na nawrócenie Pawła 25 stycznia na niebie pojawił się krzyż. Wszyscy go widzieli. Bóg zapowiedział karę II wojny światowej. Kiedy ten się krzyż, moi drodzy, pojawił na niebie, na Wołyniu wszystkie psy zerwały po stropiu wód. Bo to dopiero zbiera się i czyta pamiętniki tamtej ziemi. Więc atmosfera Doliny Betlejemskiej jest podniosła. Zwykli przewodnicy pasterze
dostrzegają wyjątkowość, widzą światłość nad grotą. Także pasterze przy bardziej oddalonej wieży byli w wielkim ruchu. Wstąpiwszy na rusztowanie wieży, spoglądali w okolice żłóbka, nad którym światłość spostrzegli. Widziałam, jak obłok ze światła stąpił na owych trzech pasterzy. Spostrzegłam też w nim jakieś przechodnie i przemienienie się w kształty i słyszałam, przechodzenie, przepraszam, i słyszałam zbliżający słodki, donośny, jednak cichy śpiew. To jest doświadczenie łaski, na przykład jak miały dzieci w grocie lurdzkiej. To jest takie przeżycie, że tego się nie da inaczej interpretować, tylko jak Bóg chce. Idziesz w ciemno. Oni wszyscy mówią inaczej, a ty mówisz, ale ja widziałem Matkę Bożą. Tu Katarzyna Emeryś ukazuje zmysłu, jak ona widziała pojawienie się aniołów. To, co ja wam mówiłem o moich przeżyciach z aniołem z nieba, czy duszami czyśćcowi, to dzieci, choćbyście co mi robili, ja też tego się nie wyprawiam. To jest tak oczywiste, to jest taka siła, a pasterze otrzymali taką siłę, że przez 30 lat później będą czekali na objęć Mesjasza. Stracili wszystko. Stali się niewolnikami. Nie wolno im było spać w Betlejem. Prześladowali ich za dziecię Jezus. To była taka siła, że pasterze betlejemscy byli jedni z nielicznych, którzy przyszli bronić niewiasty na drodze kalwaryjskiej. Gdyby nie pod Golgotą, nie było ich, to by ich życie szarpali. Ale ich było chyba 7 czy 8, chłopy, ręce, wiecie, jak ktoś pracuje fizycznie, to ręka jest 2 razy większa. Moja ręka teraz, a jak byłem chłopcem, to teraz się stała, jakby się pracował, to by się była większa. Opaleni, barczyści, więc kiedy stanęli kolano przy kolanie, nie raczyli uderzyć Żydzi, choć była zdecydowana większość na, moi drodzy, na tych pasterzy. Pasterze przestraszyli się z początku, lecz wtem stanęło 5 lub 7 jasnych, miłych postaci przed nimi, wstęgę wielką, jak kartkę trzymającą w rękach, której napisane było słowa literami, jak ręka wielka, aniołowie chwali gloria. Dzieci, mama, widzicie, co to jest ten napis, nie? Skąd to nasi ojcowie wiedzieli? Ja zadałem pytanie, no czemu ten? Nam tego nikt, żaden drań tego nie przekazał. Chwała na wysokości, z takim wstęgą anioł stanął przed pasterzem. Ukazali się także pasterzom, to się pierwsze ukazali tym czem, przewodnikom. Nie ukazali się pasterzom przy wieży. I nie wiem już gdzie jeszcze więcej. Pasterzy nie widziała natychmiast do żłóbka spieszących, dokąd obliczej pierwsi może półtorej godziny drogi mieli. Owi pasterze przy wieży na pewno jeszcze raz tyle. Lecz widziałam, że natychmiast rozważali, co by narodzonemu Zbawicielowi w darze ofiarować i że czym prędzej te dary zbierali. Że nasze pastorałki to pięknie to ukazują. Skąd lud prosty wiedział o tym wszystkim, że oni debatowali, co zaniesiemy, co mamy. I to jeszcze mówili Zbawicielowi.
widziałam, że tej nocy Anna w Nazarecie, Elżbieta w Jucie, Noemi, Hanna, Symeon w świątyni mieli widzenia i objawienia o narodzeniu Zbawiciela. Dziecię Jan niewymownie było uradowane. Tylko Anna wiedziała, gdzie było narodzone dziecię. Inna, nawet Elżbieta, wiedziały wprawdzie o Maryi i widziały ją w wizji, lecz nic o Betlejem nie wiedziały. W świątyni widziałam rzecz dziwną. Zapisane zwoje saduceuszów kilkakrotnie wypadały ze swych schowków. Bo mieli księgi, no kratownica i wkładane, takie Daniel na biblioteki wykładziane. Wskutek tego powstała wielka trwoga, przypisywali to czarodziejstwu i wiele pieniędzy zapłacili, by to zachować w tajemnicy. Tego nie wiedziałem. Dlatego uwielbiam czytać książki, bo zawsze jest, czego się dzieci nie wie. Wczoraj czytałem całą książkę o naszym Stanisławie Hozjuszu. Pięknie ksiądz profesor Józef Umiński streścił obecną historię. On to tak 50. pisał tę książkę, że współczesna historia ma za cel w tym okresie, kiedy jak się proces nadzieje o Polskę, przemilczeć kardynała Hozjusza, bo on uratował Polskę przed protestantyzmem. To osoba numer jeden na Soborze Tyleńskim, rzucać oszczerstwa na Zygmunta III Wazę, to ten, którego wsadziłem do litanii, bo jakby on zmienił wiarę, bo był po Polsce. Już było, szlachta była po silnym wsi, więc narzucała prezbiterów. I w planie im jest uczynienie z księdza Piotra Skargi mówcę sejmowego. No i wszyscy, ksiądz Skarga, mówca sejmowy. Nie, że rekolekcjonista, to był rekolekcjonista, to był głos sumienia Polski. Nazwali go czym? Mówcą sejmowym. Każdy obrad sejmu była najpierw konferencja, kazanie i modlitwa. Więc tu mnie urzekła ukochana na Emeryś, bo on tego nie wiedział, że wypadały zwoje saduceuszów ze schowków Pisma Świętego. Ogarnęła ich trwoga, przypisali to czarodziejstwu. Wiele pieniędzy zapłacili, by to zachować w tajemnicy. Widziałam, że w Rzymie nad rzeką, w okolicy, gdzie mnóstwo Żydów mieszkało, wytrysnął jakby oliwy i wszystko bardzo się zdziwiło. Także gdy Jezus narodził się, rozpadł się wspaniały posąg Bożka Jowisza, wskutek czego wszystko się zatworzyło. Składali ofiary i pytali się innego Bożka, zdaje się Wenery, a szatan z niej powiedzieć musiał: dzieje się to dlatego, ponieważ dziewica bez męża poczęła i porodziła syna. Bo przypominam, wszystkie inne kulty, posągi, jakie macie, które nie oddają czci Bogu, jest to kult szatana. Szatan w ich wierzy, szatan oddziałuje na wasze mieszkania, na wasze domy. Czy to powinno być takie to na katechezie każdego Bożego Narodzenia, dzieciom przedstawione, wszystkim powtarzane. Oznajmiła im też, czy ta Wenera, ten demon, cud o owym źródle oliwy u Żydów w Rzymie. Na tym miejscu stoi teraz kościół Najświętszej Marii Panny.
któryż to jest Kościół w Rzymie? Jak ktoś by wiedział, przyślijcie mi wiadomość. Dzieci, mamy wszystko poucinane. Wszystkie konary, wszystkie korzenie Kościoła są... My jesteśmy tak biedni duchowo, że w głowie nie mieści. Bez tradycji i to uwa Bogu. Pustka i ciemna. Lecz widziałam, iż kapłani bałwochwalczy wskutek tego zdarzenia bardzo byli zatworzeni i w zwojach następująco odszukali historię. Przed mniej więcej 70 laty przyozdobili go bożka bardzo wspaniale złotem i drogimi kamieniami, wiele hałasu z nim robiąc i składając mu ofiary. Żyła wówczas w Rzymie bardzo dobra, pobożna niewiasta, utrzymująca się ze swego majątku. Nie wiem na pewno, czy była Żydówką. Miewała widzenia i musiała prorokować. Opowiadała też czasem ludziom przyczynę ich niepłodności. Ta niewiasta mówiła publicznie, żeby tego bożka tak urodzili, czcili, że kiedyś na dwie części pęknie. Wskutek tego pojmano ją i tak długo dręczono, dopóki nie wyprosiła sobie u Boga objawienia, kiedy nastąpi, tego bowiem kapłani bałwochwalczy od niej dowiedzieć się chcieli. Rzekła wreszcie, posąg się skruszy, skoro czysta dziewica porodzi syna. Gdy powiedziała, wyśmiano ją i jako pole rozumu wypuszczono. Teraz przypomnieli sobie to ludzie i przekonali się, że miała słuszną ją główny pomnik Jowisza, że on pękł. Podobna scena była w Egipcie. Jak ludzka uciekała, Pan przybliżył się do miasta. Przed murami stały dwa potężne, kilkumetrowe posągi bóstw. Na widok narodziny rozpaliły się, rozumiecie, jakby jakiś taran na drobny pył. Śladu nie było. Śpiewamy w akatyście szósty wiek. Skąd oni to wiedzieli? Bożki egipskie się rozpłysły. Widzicie, Bóg przypominał ludzkości wydarzenia. Teraz przypomniano sobie, przypomnieli sobie ludzie i przekonali się, że miała słuszność. Widziałam też, że burmistrzowie Rzymu, których jeden nazywał się Lentulus i był przodkiem przyjaciela świętego Piotra w Rzymie i kapłana męczennika Mojżesza, dowiadował się o zdarzeniu i o owej studni z oliwą. I teraz, moi drodzy, jak jest wykaz, historycy przychodzą, no to szukają. Lentulus, czy był burmistrzem? Jest. Mają zamknięte buzie. Czy był taki kapłan, znaczy Piotra Mojżesz? Jest. U Marii Waltorty przebadano księgę na prawdziwość wszystkich nazw, imion ludzkich, miast, krain. Była to mozolna praca. Wynik badania jest 99,9, że to jest prawdziwe. Pytają się, a co z 1/100? Że nie znaleziono w tych pracach odpowiednika, jakie coś było. Nie, że kłamstwo, tylko nie znaleziono. Cesarza Augusta widziałam tej nocy na Kapitolu, gdzie miał widzenie tęczy z wizerunkiem dziewicy i dzieciątka. Wyrocznia, której kazał się pytać, takie wyrzekła zdanie. Narodziło się dziecię, któremu wszyscy ustąpić musimy. Bo te wszystkie wyrzucą demony. Więc one, dzieci, miałem to skończyć, ale dla mnie to wszystko nowe, więc dzieci mówię dalej. Aby tu student przedstawiał mi
tą lekturę i ten człowiek, który tu otrzymał przynajmniej ze cztery bonusy. Tego nie wiem. Bo tak zaczęły mi egzaminy z książek. I że mówił mi dziecko drogie, ja to wiem. To znam. Jak mi błyskał, czym nie wiem, to on go już nie pytał książki, no bo no, musiał czytać. A jak nie błyskał, no to go później nie go pytał. W Egipcie również widziałam obraz. Było to daleko poza Matareą, Filopolis i Memphis. Był tam wielki bożek, który wpierw różne głosił wyroki. Teraz naraz oniemiał, a król kazał w całym kraju wielkie składać ofiary. Wtedy nasz Boga ów bożek musiał powiedzieć, że milczy i ustąpić musi, gdyż narodził się z dziewicy syn i że mu tutaj świątynia zostanie wystawiona. Narodziło się dziecię, któremu wszyscy muszą ustąpić. Cieszcie się. Głosimy króla, któremu wszyscy muszą ustąpić. Nie jest to fenomenalne? Na nas wszyscy leją. I wszyscy dzieci za nim mówią. Król chciał mu potem świątynię obok stawić. Nie znam już dokładnie tej historii. Lecz bożka usunięto i na tym miejscu stanęła świątynia na cześć dziewicy i dzieciątka, o której on głosił. A potem na sposób pogański oddawano cześć. Czyli w Egipcie powstała teraz świątynia na cześć dzieciątka, tylko że oddawano pogańskie hołdy. W krajach świętych trzech królów widziałam wielki cud. Na jednej górze mieli wieżę, gdzie na przemian zawsze jeden z nich z kilku kapłanami przebywał, by się w gwiazdy wpatrywać. Co w gwiazdach widzieli, spisywali i udzielali sobie. Tej nocy było tutaj dwóch króli, Menzor i Sair. Trzeci, który mieszkał na wschód od Morza Kaspijskiego i nazywał się Teokano, nie był obecny. Był to jakiś rodzaj konstelacji, na której zawsze patrzyli i na którego zmiany uważali. Wtedy otrzymali widzenia i obraz na niebie. Było tak i dzisiaj nocy, i to w kilku odmianach. Nie była to jedna gwiazda, której ów obraz widzieli, ale było więcej gwiazd w jednej figurze i jakieś poruszenie w gwiazdach. Myśmy to w tym roku mieli, moi drodzy, we wrześniu. Tak się gwiazdozbiór Panny urodził, że to musiałem ten tekst znaleźć. Bo stada, nie wiem, czy nie, lew, czy to już nie pamiętam, opierałem to. Stanie u jej stóp na Iłonie się znalazło dziesiątko. I ten rok nie jest byle jaki. To było 29 września. Można było to obserwować zjawisko Panny. Fenomen w jej gwiazdozbiorze. Po takim zdarzeniu opisuje Katarzyna Emeryś w Układzie Gwiazd. Widzieli piękną, kolorową tęczę ponad orzem księżyca, a na niej siedziała dziewica. Lewa noga była w pozycji siedzącej, prawa bardziej prosto opadała na dół i spoczywała na księżycu. Po lewej stronie dziewicy widać było pod tęczą winną latorość i po prawej stronie kiści kłosów. Przed dziewicą widziałam ukazującą się i jaśniącą ze swego boku występujący kształt kielicha, jakby kielicha wieczy pańskiej. Z kielicha wznosiło się w górę dzieciątko. Dla nas to już nic dziwnego, bo u siostry Faustyny te same wizje ona widziała wizję kapłana. Po lewej stronie dziewicy wznosi się
Spoliśmy na listy Kościół ze złą bramą i dwoma małymi drzwiami bocznymi. Teraz mamy, wiemy, skąd nasi ojcowie wiedzieli, że Matka Boża ma osiem gwiazd. Czy później sześcioło z Dawida. Wszystkie inne dziwactwa to jest mieszanek masonerii. Teologię to można dobrać. Gwiazda życia, gwiazda dymienia, gwiazda chodzenia. Dziewica posunęła prawą ręką dziecko i kostkę ku kościołowi. Podczas tego stał się wielkim, w którym spostrzegłam tutaj na święcach. Ponad kościołem doświadczyła się wieża. Te same obrazy widział w tej ojczyźnie Teokano. Trzeci ów król. Resztę to wam pokażę jutro, bo tu jest jeszcze dużo ciekawych, moi drodzy. Wieści, za które Panu Bogu dzisiaj niesłanie dziękujemy. Ja z wielką radością mówię. Amen.